Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W obecnej kadencji jesteśmy świadkami wysypu wielu tak zwanych gniotów legislacyjnych, poza dobrymi ustawami, które też często wpływają do Sejmu. Ale moje pytanie jest następujące. Czy jest dobrą praktyką legislacyjną unifikacja katalogu definicji i usunięcie błędów legislacyjnych, które są wadliwe i nie są spójne w różnych ustawach poprzez wprowadzanie w życie odrębnej ustawy? Czy nie lepiej nie pisać na kolanie pewnych ustaw, poddawać pod konsultacje społeczne i nam, parlamentarzystom, wcześniej projekty ustaw dawać tak, abyśmy się często pochylali nad tą jakże złożoną materią? Dziękuję bardzo.